Witam serdecznie na moim kanale. Mam na imię Alicja, jestem korepetytorem z przedmiotów ekonomicznych i dzisiaj Wam chciałam przedstawić zadanie z badań operacyjnych, które czasem są traktowane jako część przedmiotu ekonometria z działu teoria gier, choćby z takiego zadania wstępnego, jakim jest określenie rozwiązania gry o sumie zerowej. A grą o sumie zerowej możemy nazwać taką grę, gdzie wygrana jednego gracza jest w tym momencie przegraną dla drugiego gracza o tej samej wysokości. I teraz jeżeli popatrzymy na tą tabelkę, którą przykładowo mamy, możemy interpretować w ten sposób. Gracz pierwszy, jeżeli zastosuje pierwszą strategię, czyli sposób podjęcia decyzji, to albo zyska 7 jednostek, jakieś nagrody zyska, albo straci 2 jednostki, albo zyska 11. Wszystko zależy od tego, jaką decyzję podejmie gracz numer 2. Czy sam zastosuje strategię pierwszą, drugą, a może trzecią. Ale jeżeli na przykład gracz drugi zastosuje strategię trzecią, to straci aż 11. I teraz, żeby się dowiedzieć, jak zagrają faktycznie gracze, który będzie chciał jaką decyzję, jaką strategię powziąć, musimy zastosować taki sposób obliczania, jak tutaj bym Wam podała. Chodzi o to, że musimy znaleźć tak zwany punkt siodłowy, czyli takie rozwiązanie gry, oczywiście jeżeli ono istnieje. I teraz jest powiedziane, że to jest taki wybór tego drugiego gracza, który da mu wygraną, przegraną taką, jak graczowi pierwszemu daje przegrana, wygrana. Wygrana dla gracza pierwszego musi być taka sama jak przegrana dla gracza drugiego. Generalnie musimy obliczyć, tak jak tutaj zobaczycie, wykonać takie obliczenia. Dla gracza pierwszego muszę policzyć minimalną wygraną. Tak, bo tutaj w tabeli możemy nazwać, że to są wygrane zawsze dla gracza pierwszego, ewentualnie jakieś tam straty, jeżeli to wynik jest minusem, a więc szukamy minimalnej straty, czy tak, minimalnego zarobku, minimalnej wygranej i z minimalnych wygranych wybieramy tą wygraną najwyższą, czyli to jest takie podejście dość bezpieczne, tak? I teraz dla gracza drugiego musimy zobaczyć, jaka jest ta maksymalna strata, którą może on powziąć. Oczywiście wyniki są na plusie, bo dla niego wyniki na plusie oznaczają w tym momencie stratę. Spośród strat wybieramy tą stratę dla niego najmniejszą. I teraz zwróćcie uwagę, że oba wyniki są równe, tyle samo 8, co oznacza, że mamy dokładną zgodność, a więc ta gra ma punkt siodłowy. No i tym punktem siodłowym jest ten zaznaczona tutaj na fioletowo element 8. Oznacza to tyle, że gracz pierwszy zastosuje drugą strategię, a gracz drugi też zastosuje strategię drugą. Dlaczego? Bo w tym momencie gracz pierwszy chce osiągnąć najwyższą możliwą spośród najniższych możliwych nagród, a gracz przeciwnie chce ponieść najniższą możliwą stratę z tym związaną i obu w tym przypadku, bo obaj muszą się liczyć ze swoimi, powiedzmy, reakcjami i w tym momencie obaj chcą zastosować przypadek, ale dokładnie tą samą strategię drugą. I to gwarantuje w tym momencie graczowi pierwszemu wygraną o wartości 8 punktów, czy tam 8 jakichś tam złotych, a gracz drugi w tym momencie poniesie właśnie w tej samej wysokości stratę, ale faktycznie byłaby ona najniższą możliwą, jaka jest dla niego do powzięcia. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube plus projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie
oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.